Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Te słowa wypowiedziane zostały przez rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego z najodważniejszych żołnierzy Armii Krajowej, który na własną prośbę znalazł się w niemieckim Auschwitz, a po wojnie został zamordowany przez komunistyczny reżim. Te słowa wypowiedziane zostały przez Pileckiego jeszcze przed tym, gdy znalazł się w Auschwitz. Te słowa oddają sedno prawdy o nim i jego walce.